Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w GTA. No i w dzisiejszym odcinku pokażę wam kolejną furkę, która za jakiś czas pojawi się w GTA Online. Jest to fura, która myślę, że wielu z was się podoba, szczególnie osobom, które gdzieś tam lubią takie retro wozy. Jest to furka, która należy do sportowych klasyków. Cechą charakterystyczną zdecydowanie tego wozu jest to, że mamy tutaj chowane lampy, co jest moim zdaniem fajnym tutaj featurem. Zawsze mi się to podobało w jakichś tam furkach, które widziałem na ulicach. I dodatkowo, nie wiem czy wy to widzicie, o teraz będzie to lepiej widać, zwróćcie uwagę, że ten wozik ma działko, z którego będziemy sobie, a raczej dwa działka nawet, z których będziemy mogli sobie tutaj strzelać. Tak więc jak widzicie, od dłuższego czasu zauważyłem w GTA Online, że Rockstar lubuje się w takich furkach, które mają jakieś działka, mają jakieś napędy rakietowe. Mamy Voltika, mamy ten... mamy tego opresora, tak, czyli ten motocykl latający. Mamy też inne furki, z których możemy sobie właśnie w różny sposób tutaj celować do przeciwników. I ja jestem jak najbardziej za tym, żeby takie pojazdy były. Zawsze jest to jakieś urozmaicenie, ale powiem wam, że jestem ciekaw, kiedy Rockstar po prostu pójdzie o krok do przodu i da nam coś zupełnie jeszcze bardziej odjechanego. To jest, myślę, tylko kwestia czasu. What brings you in today? No i tak, zrobimy sobie tak, ulepszenie pancerza 100%, wszystko sobie maksymalnie tutaj stuningujemy. Mamy pierwsze, widzicie, rzeczy do skustomizowania wizualne. W ogóle ta furka mi troszeczkę przypomina tak z tej perspektywy jeden z modeli Lotusa. Nie wiem jak jest to w waszym przypadku, z jakimi autentycznymi furami wy kojarzycie ten wóz. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, sobie to poczytam. Tak więc, słuchajcie, chyba najbardziej podoba mi się ten zderzak. Sobie go weźmiemy. Tylny zderzak jest tylko jeden do zamontowania. Dobra, weźmy sobie. Silnik możemy sobie ulepszyć do klasy czwartej. O, mamy też osłony silnika. O, proszę, zobaczcie. W tej opcji mamy odsłonięty całkowicie silnik. Tutaj jeszcze chromowany. A tutaj w kolorze dodatkowym, wiecie co? Wezmę sobie coś takiego, bo potem sobie jakoś pobawię się w kolorystykę tego auta i można by było coś tutaj jeszcze z tym silnikiem zrobić, jeśli chodzi o kolor, więc weźmiemy to. Wydech. Tak myślałem, tych zmian wizualnych jest sporo w tych retrofurkach, a jest jeszcze kilka takich retrofurek, które się pojawią w GTA Online, ale to jak wam mówiłem, pokażę wam w kolejnych materiałach. Tutaj możemy sobie błotniki zamontować w kolorze dodatkowym, nie wiem czy... Albo dobra, weźmy sobie w kolorze dodatkowym. Maska, o proszę, kurde, nawet jest tych opcji tuningowych więcej niż myślałem. Coś takiego chyba mi się najbardziej podoba. Klakson odpuścimy, reflektory oczywiście ksenonowe. Neony nie, w takiej retrofurce neony za bardzo nie będą pasowały. Weźmy sobie tablicę czarną. Lakierowanie, o właśnie, lakierowanie. Jako że mi się ta furka kojarzy strasznie właśnie z Lotusem, to... A co tu tak? Czekajcie, czekajcie. Kurczę, jak ta fura była w biały kolor pomalowana, to nawet nie zauważyłem, szczerze powiedziawszy, że takie białe paski tutaj po boku mamy. Okej, no dobra, słuchajcie, nie widziałem tego naprawdę, no nie miałem jak zauważyć, tak, skoro cała fura była na biało pomalowana, ale ogólnie, jako że ta fura mi się strasznie z Lotusem kojarzy, to chciałbym sobie ją pomalować w kolor żółty, albo coś takiego, żółty, wyścigowy żółty, okej, dobra, i właśnie myślałem, żeby ten kolor dodatkowy dać czarny, ale teraz patrząc na to, o, albo coś takiego, no patrząc na to, że mamy taki pasek po boku, nie wiem czy dobrze tutaj zrobiłem, wybierając tam ten silnik z, wiecie, z dodatkowym kolorem, ta pokrywa silnika z dodatkowym kolorem. Czekajcie, wejdźmy sobie tutaj na sam początek.
Chociaż nie wygląda to źle. Okej, tak więc weźmy sobie na przykład coś takiego. I teraz ciekawi mnie tylko jeszcze jedna rzecz, bo nie wiem czy na ten pasek, bo jak wziąłem sobie wcześniej furkę w innym kolorze, to nie było tego paska. I ciekawi mnie to, czy to coś tam nie jest właśnie zależne od błotników. Nie, błotniki są tylko takie. Chociaż też jak brałem furkę wcześniej w jednym kolorze całkowitą, to ona mogła być zarówno kolor dodatkowy, jak i kolor podstawowy mógł być w tym samym po prostu kolorze, dlatego nie zauważyłem tych różnic, ale okej, no dobra. Niech tak będzie. Błotniki też sobie zostawimy czarne. Co my tu możemy jeszcze zrobić? Spoiler, o proszę, kolejna opcja tuningowa. Za bardzo mi, chociaż ten jest całkiem nieźle. Z tyłu może to ładnie nie wygląda. Z tyłu wydaje mi się, że powinien być troszeczkę dłuższy, natomiast z boku prezentuje się całkiem nieźle ten klasyczny spoiler. Tak więc sobie go zamontujemy. Zawieszenie, ok. Skrzynia biegów. Co to jest za super skrzynia biegów? Szczerze powiedziawszy, nie, mogę się mylić, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale powiem wam, że nie pamiętam, żeby w jakimkolwiek wozie była do wyboru super skrzynia biegów. Zawsze jak pamiętam, jak tuningowałem jakieś pojazdy, nagrywałem wam odcinki, to najdroższa i najlepsza była ta rajdowa. A tutaj zobaczcie, że w przypadku tej super skrzyni, nie wiem, może przegapiłem to, może nie pamiętam. Ja też miałem roczną przerwę od GTA, tak więc miejcie świadomość tego, że niektóre rzeczy mi gdzieś tam po prostu umknęły ze świadomości. Dobra, bierzemy tą super skrzynię biegów. Mimo że zobaczcie, jest najtańsza, to wypada na to, że wygląda na to, że jest najlepsza, nie? Z tych wszystkich, zobaczcie. Spoko, dobra. Weźmiemy sobie też turbo. Okej, koła. Weźmiemy sobie oczywiście jakieś takie, wiecie, chciałbym sobie wziąć jakieś takie klasyczne, wiecie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało z czarnym kolorem. O, całkiem nieźle, dobra. Wiem, że wiele osób zaraz pisze: Yoji, daj spokój z tymi czarnymi felgami już, bo się żygać chce, jak ty ciągle do tych aut ma czarne felgi dajesz. Ale słuchajcie, żółty kolor w połączeniu z czarnym to jest kocur dosłownie, tak więc mówcie co chcecie, ja mam swoje zdanie na ten temat i będę się go trzymał w nieskończoność. Jeszcze zobaczcie, dodamy sobie limuzynowe szyby. No jest kocur, zdecydowanie w moim odczuciu. No i tak, słuchajcie, tak wyglądają te wszystkie opcje tuningowe. Ja uważam, że jest ich sporo, naprawdę. Będzie tutaj robić, bardzo fajnie odkryty silnik tutaj jest. Mamy fajny spoiler, taki w miarę mały, który z boku wygląda całkiem nieźle. Tablica rejestracyjna z przodu wygląda dosyć słabo, szczególnie jak się tak przybliży to. Ale okej, kto tam patrzy na przód, tak jedziemy tutaj z tej perspektywy zazwyczaj, więc dobra. Wyjeżdżamy sobie tą furą i za momencik zobaczymy, jak ona tutaj w tym pięknym, słonecznym świetle będzie wyglądała. Jak ona się będzie prezentowała. No muszę powiedzieć wam, że jest naprawdę, w moim odczuciu, ta furka przepiękna, taki fajny retro wozik. Którego, słuchajcie, chyba też będę chciał kupić sobie w GTA Online. Wiem już od razu, że ta furka za bardzo opłacalna nie będzie, bo nie sądzę, że będzie ona w stanie konkurować z tymi najlepszymi klasycznymi wozami. Niemniej jednak i tak myślę, że jako że jestem kolekcjonerem w GTA różnych furek i kupuję nawet sobie czasami do GTA Online takie, wiecie, furki takie normalne z ulicy biorę i sobie je tuninguję, lubię po prostu auta kolekcjonować, a odkąd wprowadzili te garaże na dużą ilość wozów, to mogę sobie właśnie takie wozy kupować, tuningować i po prostu mieć w kolekcji, dlatego podoba mi się wizualnie ta furka niesamowicie. Jestem pewien, że sobie ją kupię, natomiast czy jest ona opłacalna? Czas pokaże. Jak będzie, słuchajcie, już ta furka dostępna też w GTA Online, to postaram się, jeśli nie zapomnę, właśnie kupię sobie tą furkę i potestujemy sobie ją na jakimś streamie. Zrobimy jakieś takie
powiedzmy wyścigi, gdzie pościgam się z innymi furami w tej klasie i zobaczymy, jak ta fura będzie wypadała, bo tak, no, mając tylko możliwość pojeżdżenia sobie tą furą, nie mam jakiegoś takiego, wiecie, bezpośredniego porównania, jak ona wypada na tle innych aut w tej klasie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj, mając świadomość, że mamy tutaj te działko, tutaj to nie jest nastawiona fura na pobijanie jakichś rekordów na okrążeniach w danej klasie, tylko jest to fura właśnie bardziej, która ma się ludziom podobać, która ma, no właśnie, w ten sposób przechrzcić niektórych, którzy tutaj nie potrafią się w GTA Online normalnie zachowywać. No i tyle, ale tutaj ludzi, kurde, jak chmara jakichś zombiaków. Szkoda jedynie, że nie można było sobie też jakoś w inny kolor dać, słuchajcie, tego wnętrza, no czarne. Słuchajcie, zrespiłem sobie też kilka furek tutaj, bo ciekawiła mnie jedna rzecz. Nie wiem, wydawało mi się, że jak sobie zrespiłem wcześniej furę w takim mniej więcej kolorze, to było inne wnętrze, inny kolor wnętrza w środku był. Natomiast z tego co widzę, to jednak się myliłem. Coś mi się przewidziało. I teraz też tak patrzę na te furki, że jak są takie kolory jaskrawe, to widać ten pasek. Zobaczcie, widać zdecydowanie ten pasek tutaj na tym pomarańczowym, na tym różowym, na tym czerwonym. Tutaj też widać. Natomiast wcześniej miałem furkę takiego mniej więcej koloru i też tu, jak się przyjrzymy, widać. Natomiast kiedy nie miałem świadomości, że taki pasek jest, to nawet na to uwagi nie zwróciłem. Tak samo w tej furze. Ten pasek, jak widzicie, nie jest za bardzo widoczny. A też jak chcemy się pozbyć tego paska, to możemy sobie walnąć kolor dodatkowy i kolor standardowy, ten główny, na taki sam i wtedy fura będzie tego koloru. Niemniej jednak powiem wam, że kurczę, jestem zakochany naprawdę po uszy w tej furze. Wygląda przegenialnie. Kolor tutaj zdecydowanie moim zdaniem mi się udał. W takim żółtym, żółto-czarnym kolorze z czarnymi felgami wygląda ta fura przekozacko. No i jeszcze bardziej z tej perspektywy przypomina mi jeden z modeli Lotusa. Nie wiem jak wam, zdajcie znać, jaką furkę wam tutaj ten wozik przypomina. Zobaczcie, tak wygląda tył. Zazwyczaj w furkach, które się pojawiają w GTA na singlu czy GTA Online, to te furki zazwyczaj mają przód od jednego auta, tył od drugiego auta, więc dajcie znać w komentarzach, jaką furkę wam właśnie przypomina te autko, bo mi, mówię, Lotusa. No i te przegenialne jeszcze światła, zobaczcie, ja wcześniej jeździłem na wyłączonych światłach, a teraz jak sobie jeszcze je tutaj otworzyłem, to już w ogóle jest kocur naprawdę niesamowity. Dla samego designu, naprawdę, dla samego nawet designu, cała reszta tam jakoś nie bardzo mnie tutaj interesuje. Natomiast dla samego designu kupię sobie ją w GTA Online i będę trzymał pod kocem. Tak więc słuchajcie, to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę i dajcie w komentarzach znać, jak wam się furka podoba, czy zamierzacie sobie ją kupić, no i do jakiego wozu ta fura wam tutaj jest podobna. Tak więc będę czytał te komentarze, podyskutuję sobie w nich z wami, tak więc trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym materiale, cześć!